teraz chciałbym się dowiedzieć i cała moja, ten nawias ogromny, który robimy, polega na tym, żeby znaleźć źródło. Bo tak, nie sen. Ponieważ sny pan później nie realizuje, nie wizje te... narkotyczne. Nie, właśnie, nie narkotyki. Nie wojna, która przeszła właściwie obok pana, nie wspomnienia wojenne, nie te halucynacje, nie jest pan symbolistą, nic pan nie chce symbolizować. Jeżeli idzie o jakieś określone, wie pan, elementy, powiedzmy... Elementy to na pewno wszędzie. ...które się pojawiają, to ja tak każdy element, każdego obrazu mógłbym zacząć wyszukiwać. Daj mi pan powie, nie wojna, to trudno mi powiedzieć. W czasie wojny były na przykład takie zdarzenie, że raz pan, który zrobił jakieś wrażenie na mnie, chociaż ono dopiero ex post nie ma się pojawiło, że były albo roznoszone zarazki przez psy, wie pan, bezpańskie, albo coś takiego. W każdym razie chyba Niemcy dostali polecenie wystrzelania, wie pan, wszystkich psów w mieście. I gdzieś wieczorem się zaczęło pukanie, wie pan. Tu nikt nie wiedział, do kogo strzelają, ani co się dzieje, tylko wie pan, bim, wie pan, bla, wie pan, po całym tym. No i to trwało dość długo, po czym na drugi dzień, wie pan, wszędzie krwawe plamy na śniegu, wie pan, pozostawiane, wie pan, bo tu pies zabity, tam no, gdzieś krwawy ślad, że coś wciekało, postrzelone i tak dalej. I to jakoś oddziałało na mnie, nie w tym znaczeniu, żebym w ogóle zrobił jakieś wrażenie, że do psów strzelano, czy coś... Jakby się przeniosły, wie pan, te sytuacje strzelania do ludzi na strzelanie do psów, trudno powiedzieć, ale ex post widzę, że ten moment jakby tkwi w mojej podświadomości, pozabijanych psów. Druga rzecz, to taka, powiedzmy, wszędzie pojawiające się jakby cieknące rozmaite rzeczy po ziemi, wie pan, i tak dalej. No, niedawno się zastanawiam, skąd się tam brała. To czerwone tutaj, pod tymi szkieletami, tak? Dość groteskowo i dość obrzydliwa, wie pan, proweniencji również wojennej, mianowicie cmentarz żołnierzy radzieckich po inwazji już i po przepędzeniu Niemców był zrobiony w parku, w Sanoku, na stoku, wie pan, góry i kilkadziesiąt zabitych na grobkach, które zaczęły się zsuwać w dół i tak dalej, później ekshumacja, przeniesiono i to normalny cmentarz, była obok pomnika wdzięczności zaraz za budynkiem kina, wie pan. No i tego po prostu z tych grobów zaczęło się sączyć, wie pan, zaczęła się sączyć jakaś taka płyn o charakterze takim właśnie żółto-czerwono, wie pan, brudnym, śmierdzący potwornie. I on, ponieważ to było na wzgórzu, a to wzgórze z kolei na, jakby na szczycie innego wzgórza, jakby cały Sanok leży na wzgórzu i kino leży jakby na wierzchołku, obecnie zresztą tam jest też kino. Także ten, ta cała jakiś wyciek trupi, wie pan, spływał obok kina i to czuwali się ulicą w dół, wie pan, a chyba no, na przestrzeni, ja wiem, na wieluset metrów. W śniegu, śnieg topniał zazwyczaj dookoła tego, nie wiem dlaczego, widać miało jakieś inną tam, zatem posypywano to jeszcze od czasu do czasu jakimś białym proszkiem pewnie asenizacyjnym. Jakśmy stali w ogonku do kina, to trzeba było przez ten, wie pan, strumyczek przekraczać, a tu się stało tu, więc tak. Ten śmierdzący cieczy, tak? Tak, no i jakoś... To który rok był? No wie pan, 45, 44, nie mam pojęcia. Kino było od samego początku. Tak, oczywiście, oglądałem pierwsze moje... W ogóle i to mogło mieć związek, ale raczej może z moimi z kolei, wie pan, literackimi skłonnościami. W każdym razie moje takie najdziwniejsze wrażenia filmowe były właśnie... Ja chodziłem cały czas w czasie okupacji do kina, co było źle widziane, ale jakoś na seanse polskie. Tak. Oraz od czasu do czasu, ale już wtedy już jako sam się prześliwiałem, na seansze Nurfil Deutsche, gdzie były sami żołnierze siedzieli. Tak. I wtedy moja znajomość języka niemieckiego była niesłychanie powierzchowna. W związku z tym zrozumienie jakiegoś filmu, który był bez napisów, bo dla Polaków były z napisami filmy, już było prawie żadne. Więc później, po nadejściu Rosjan, zaczęły wjeżdżać amerykańskie filmy z napisami rosyjskimi. Serenada Słonecznej Doliny, wie pan, jakiś tam huragan, jakieś inne, wie pan, filmy.